Iza, wróciłaś do Polski. Jakie emocje przed premierą Futra z Misia? Dużo jest bardzo emocji, tutaj się dużo dzieje, ale fajnie, bo tak się czuję, no oczywiście świątecznie zaraz są święta i tak zawsze przyjeżdżam na święta, więc fajnie, że to udało mi się połączyć i taki film jest nam potrzebny, dużo śmiechu jest teraz potrzebny w naszym kraju, tutaj dużo radości i dystansu do siebie. Opowiedz o swojej postaci, bo w zwiastunie robisz troszeczkę zamieszania. Co to jest za bohaterka? Opowiedz. Kurczę, ja chyba zawsze jakieś zamieszanie robię w tych polskich filmach. To jest postać, która ma na imię Futro i jest to istota dosyć ciekawa. Na pewno nie tylko można na nią patrzeć i oceniać na jednej płaszczyźnie. Skacze troszeczkę z kwiatka na kwiatek, w zależności od tego, ile ten kwiatek zarabia. Więc jest taka sprytna w tym bardzo. Mój mąż Pierre Piotkąsowski jest też bardzo kolorową postacią i tak naprawdę na siebie zasługują. I to się dowiadujemy pod koniec filmu. No i oczywiście też jest Sławomir. Też nie będę zdradzać, co tam się dzieje, ale niesamowita dla mnie to była niespodzianka pracowanie z Sławomirem, bo jest utalentowanym aktorem, niesamowitą osobą z ogromną duszą i zaangażowaniem. Naprawdę byłam pod wrażeniem. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy kiedyś pracować. Cały sukces, jaki osiągnął, to co osiąga, absolutnie mu się należy i kibicuję mu cały czas. Właśnie, mamy tutaj tak doskonałą obsadę. Jak ci się pracowało z tymi tuzami polskiego kina? Olaf Lubaszenko, Cezary Pazura, Michał Milowicz, opowiedz o tym. No, Cezary Pazura, nic śmiesznego, jest jednym z moich najukochańszych filmów. Jeżeli mam, naprawdę, jak mam zły dzień, to sobie puszczam Nic Śmiesznego. Mam to w wersji takiej, że mogę sobie w Stanach puszczać to. Wielokrotnie moim byłym pokazywałam Nic Śmiesznego z napisami i jeszcze musiałam pauzować i im tłumaczyć, dlaczego to jest takie śmieszne. Bo oczywiście nie każdy żart będzie dobrze przetłumaczony. Więc to było dla mnie zaszczyt, że byłam w stanie być w tym samym filmie, na tym samym ekranie z Cezarym Pazurą i oczywiście innymi aktorami. Ale to takie po prostu dla mnie, aż troszeczkę nie mogłam w to uwierzyć, więc cieszę się. No, obsada fenomenalna i myślę, że też tak troszeczkę będziemy czuć te filmy, te komedie z lat 90. Mam nadzieję, że to tak, że to poczujemy tutaj w tym filmie. Ten sam jakby rytm jest, ten sam humor, dużo zabawy. Jestem ciekawa, jak widzowie, jak będzie się im podobać. A ja sama jeszcze nie widziałam całego filmu, więc i nie widziałam jeszcze całej pracy innych aktorów, tak? Bo nie z każdym aktorem pracowałam przy tej produkcji, więc to dla mnie też będzie frajda dzisiaj obejrzenie filmu. Rozumiem, że dlatego są byli, bo nie rozumieli humorów Nic Śmiesznego. Tak, dokładnie. To już na koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po Futrze z Misia? Po Futrze z Misia wielkiej zabawy. Takiej melancholii pewnej właśnie. To jest taki hołd właśnie do kina polskiego, polskiej komedii.